No właściwie to mi pochłaniało czas, bo wieczorami także chodziłam dużo do kina tam, bo tych filmów nie było w Polsce. Chodziłam do teatrów, chodziłam na opery, chodziłam na koncerty. Oczywiście wszędzie na trzecie miejsca, bo nie miałam pieniędzy, ale z tych trzecich miejsc samo słychać dobrze, a nawet i właściwie widać dobrze. Troszkę jak się ma lornetkę, to nie jest najgorzej. Więc mam zaliczony jak gdyby cały ten okres teatralny. Ale także coś takiego, co mnie bardzo wciągnęło, mianowicie dowiedziałam się, że jest w Paryżu, w Musée de l'Homme, jest cinemateka. No, więc jak się o tym dowiedziałam, to pytałam, czy można tam, a pani ma legitymację z Bibliotek National, oczywiście, bardzo prosimy. I tam obejrzałam, można powiedzieć, no, gro ciekawych filmów, które mieli, no, mają setki oczywiście, ja obejrzałam tylko część. Między innymi oglądałam na przykład całego Buñuela. I to było dla mnie takie zaskakujące, jestem wielką wielbicielką Buñuela. Między innymi właśnie zwróciłam uwagę, że on po prostu nakręcił masę filmów, w tym bardzo dużo bardzo słabych filmów. Także w ogóle nie bardzo było warto to oglądać, ale po to, by się tego dowiedzieć, to już było warto. Bo to znaczy, że człowiek genialny od czasu do czasu pisze coś naprawdę dobrego, czy tworzy. No ale poza tym jeszcze to po prostu, no, jest taka codzienna praca, nawet jak mam mieć ciekawy scenariusz, to jednak to robi.